W życiu każdego booktubera przychodzi taki moment, że musi się pozbyć tego, co dla niego najcenniejsze. Dlatego ja, zanim dzisiaj zaczniemy, chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo kocham swoją rodzinę, dziewczynę i przyjaciół i naprawdę bardzo mi przykro, że muszę ich dzisiaj zamordować. Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i po tym odrobinkę dramatycznym wstępie witam was wszystkich po raz kolejny bardzo serdecznie na moim kanale. Spokojnie, nie będziemy dzisiaj nikogo mordować, będziemy robić unhaul, czyli będę pozbywał się książek, których z jakiegoś powodu już nie potrzebuję. A to dlatego, że po prostu mi się nie podobały, a to dlatego, że z biegiem czasu przestałem je lubić albo gdzieś tam stwierdziłem, że w sumie aż tak mi się nie podobały, więc nie muszę ich mieć na półce, albo też dlatego, że gdzieś tam kiedyś je dostałem w prezencie i po prostu ten nie odpowiadały mi, nie trafiły w mój gust czytelniczy, w związku z czym chcę się ich pozbyć, co jest w ogóle przełomem u mnie, dlatego że ja mam wielką manię zbieractwa i bardzo mi ciężko wyrzucać cokolwiek, serio, nawet jakby kartony zostawiam, bo anusz kiedyś się przydadzą. Co prawda one akurat się przydają, bo stanowią statyw tutaj do mikrofonu, który stoi przede mną, natomiast już niedługo, bo kupuję statyw normalny do mikrofonu, więc tych kartonów będę mógł się w końcu pozbyć. Mam nadzieję, że pójdzie mi to równie łatwo, co dzisiaj z książkami. No i w związku z tym, że tych książek się pozbywam, możecie się niedługo spodziewać na Instagramie jakiejś wyprzedaży właśnie z tymi pozycjami, które tutaj dzisiaj zobaczycie. Tyle słowem wstępu, przechodzimy do pierwszej pozycji, którą jest Illuminae i jednocześnie tom drugi, czyli Gemina. Bo to są książki, które ja kupiłem ze względu w zasadzie na ich formę, no bo jeśli nie słyszeliście o tym tytule, no to musicie wiedzieć, że to jest bardzo ciekawa pozycja, jeśli chodzi o sposób wydania, bo tutaj naprawdę pod tym względem jest ona świetna, natomiast mi z biegiem czasu ona przestała się podobać, stwierdziłem, że to w sumie nie jest lektura, która mi się podobała, że tak naprawdę ten pierwszy tom Illuminae miał ten pomysł, miał po prostu, był czymś ciekawym ze względu na właśnie formę wydania, natomiast tak fabularnie specjalnie mnie nie przyciągnął. Gemina tylko potwierdziła te moje wstępne założenia, w związku z czym w końcu po tych kilku latach zdecydowałem się, że chciałbym je sprzedać. One są tak naprawdę w idealnym stanie, bo ja przewertowałem tylko obie i w zasadzie poza tym nie mają żadnych śladów użytkowania. Następnie również dwa pierwsze tomy, tym razem z serii Zapomniana Księga, czyli Strażnik i Tropiciel od pani Pauliny Händel. Tutaj już jeśli chodzi o stan jest troszkę gorzej, przynajmniej z Tropicielem, bo niestety te grzbiety troszkę się obśrupują. Natomiast Strażnik jest tutaj w zasadzie również w stanie idealnym. No i to jest w sumie seria, której jakby pozbywam się dlatego, że troszkę mnie zawiodła gdzieś na przestrzeni czasu, to znaczy podobała mi się w momencie, kiedy ją czytałem, w szczególności Strażnik, bo prezentował ciekawe podejście i gdzieś tam pomysł na fabułę był całkiem dobry, natomiast Tropiciel już pokazał mi, że to jest po prostu rzecz wtórna i jakby to jest po prostu moja opinia, wy nie sugerujcie się nią, jeśli wam się podobało, no to spoko, natomiast mi się wydawało, miałem takie odczucie silne, że ten Tropiciel jest mocno wtórny i za dużo po prostu z niego więcej nie wyciągnę, dlatego też ja po prostu nie lubię mieć niezakończonych serii na półce. To nie jest tak, że tych się pozbywam dlatego, że aż tak mi się nie podobały, bo one są po pierwsze pięknie wydane, dlatego jakby mogłyby zdobyć półkę, natomiast w momencie, kiedy ja nie mam trzeciego tomu i nie mam zamiaru jakby go pozyskiwać, bo nie chcę go czytać, no to trochę bez sensu, żeby mi tak dwa tomy stały, bo mi to będzie przeszkadzać. Mój mózg po prostu musi mieć całą serię na półce, a jeśli nie, no to chcę się jakoś jej pozbyć. Następnie
Joe Nesbo, czy Joe Nesbo, ja nigdy nie pamiętam, i syn. Ja nie jestem wielkim fanem kryminału, w związku z czym rzadko który mi się podoba. Tutaj dotarłem, wydaje mi się, gdzieś do, nie wiem, 80 strony i stwierdziłem, że nie, dziękuję. W ogóle to jest ciekawa rzecz, bo z kryminałami tutaj tym i jeszcze jednym, który zobaczycie za chwilę, jest taka sytuacja, że to są w zasadzie jedyne książki, które ja jestem w stanie odłożyć. To znaczy, jeśli mi się te pierwsze 50 stron nie podoba, to faktycznie odkładam i zostawiam je. Z czym mam problem w przypadku innych pozycji, bo w zasadzie całą resztę gdzieś książek, tutaj, które tutaj mam, albo w ogóle nie ruszyłem, dlatego znajduję się tutaj, albo po prostu przeczytałem w całości, mimo że gdzieś tam mi to zgrzytało. Także syn od Nesbo również tutaj wędruje sobie gdzieś dalej. Następnie mamy dwie pozycje od wydawnictwa Moondrive, czyli Trzy Mroczne Korony i Mroczny Tron, a więc seria wydawana również bardzo pięknie, bo jakby nie da się ukryć, tutaj mamy żółte kartki, tutaj mamy kartki czarne, więc też gdzieś tam pod względem wydania są ciekawe, natomiast ja nigdy po nie nie sięgnąłem. To jest ten problem, że gdzieś tam chciałem, natomiast te opinie były mieszane. Ja zazwyczaj się nie sugeruję, ale tym razem jakoś to zadziałało. No i tak stoją po prostu na tej półce gdzieś w domu rodzinnym od dłuższego czasu. Dlatego stwierdziłem, że w sumie skoro ja ich nie czytam i raczej już nie mam zamiaru, no to może ktoś inny chciałby mieć takie dwie książeczki, dlatego też stwierdziłem, że je gdzieś tam wydam. Następnie mamy coś, co też tak dostałem w prezencie, to znaczy koleżanka stwierdziła, że ta seria nie jest dla niej, z tego co pamiętam. Ja stwierdziłem, wow, nie mam książek do czytania, bo był taki okres, uwierzcie mi, że czytałem na bieżąco i miałem jedną może książkę nadmiarowo, a akurat trafiłem na taki moment, że tych książek nie miałem w ogóle, więc stwierdziłem, czemu nie, może mi się spodoba. No i tak potem zacząłem tego BookTube'a, te książki zaczęły się mnożyć i teraz mam ich, nie wiem, z 20 zawsze, takich nieprzeczytanych, które czekają na to przeczytanie. No i to w otchłani po prostu gdzieś tam, już po prostu myślę wiekowo, nie trafi do mnie i generalnie właśnie cała idea, bo podejrzewam, że to jest taki trochę romans. Ja za romansami aż tak bardzo nie przepadam, dlatego też w otchłani się pozbywam. Kolejnej pozycji pozbywam się troszkę z ciężkim sercem, to znaczy dlatego, że ona jest absolutnie pięknie wydana. Chodzi oczywiście o Gicarelle, czyli retelling Kopciuszka. Natomiast ja zbierałem się do jej czytania od kiedy ona została tak naprawdę wydana i po prostu no nie mogę się zebrać, nie mogę się zebrać. A teraz wyszło właśnie Zaczytana Bestia, która ciekawi mnie znacznie bardziej, bo po prostu Piękna i Bestia są jedną z moich ulubionych bajek, szczególnie teraz, kiedy jakby ta miłość do bibliotek jest jeszcze silniejsza. W związku z czym stwierdziłem, że no chociaż jedną przeczytam, natomiast tą oddam w czyjeś ręce, które po prostu docenią to, że jest ta książka i im się spodoba, bo ja podejrzewam, że po prostu gdybym ją zostawił, to ona by leżała i ja bym jej nigdy nie przeczytał, aż w końcu totalnie by nie trafiała w moją grupę wiekową i nie miałbym co z nią zrobić, dlatego też Kopciuszka tutaj, retellingu Kopciuszka również się pozbywam. Kolejna pozycja, Playlist for the Dead. Książka w języku polskim, niech was tym tytuł tutaj nie myli. Natomiast jest to pozycja, którą czytałem no, w tym takim moim okresie nastoletnim i to była całkiem spoko książka, ale teraz po prostu no, zalega mi na tej półce, ja nie jestem jakoś do niej przywiązany emocjonalnie. Wiem, że była ciekawa, ale już teraz no, tak naprawdę nie wrócę do niej, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby leżała u mnie na półce, może komuś innemu się spodoba.
ta sama sytuacja z żółwiami aż do końca, z tym, że po prostu w ich przypadku, no ja tej książki nie czytałem, kupiłem ją gdzieś tam jeszcze, miło wspominając te pozycje Greena, natomiast po prostu, no to już nie jest ta moja grupa wiekowa, ja mam wrażenie, że tu czytałbym ją i gdzieś tylko się dowalał do jakichś elementów, które mi nie pasują, bo tak naprawdę jak kocham Alaskę, tak potem każda inna, no nie była już aż tak dobra, dlatego też myślę, że mógłbym sobie po prostu popsuć więcej czytając tę książkę niż zrobić dobrego, dlatego też jej również się pozbywam. Pozbywam to jest takie złe słowo, ja je oddaję wam, prawda, albo sprzedaję, to jeszcze się okaże. Natomiast kolejnej pozycji, którą za chwilę wam pokażę, myślę, że sprzedać nie będę w stanie, więc ona trafi w jakieś ręce, które po prostu ją chcą, albo oddam ją do biblioteki, albo do księgarni, jeśli może pani Krystyna będzie chciała. Jest to bohater. Bohater. Tak, jakby nie przysłyszeliście się, tak wygląda okładka. Problem w tym, że jest to tom drugi. Ja dostałem tę książkę tak naprawdę biorąc udział w akcji, takiego kupowania książek w ciemno za niewielkie pieniądze, bo to chyba tam zdyszkę kosztowało i zaznaczyłem po prostu, że chcę coś fantastycznego. No i dostałem, tylko że to jest drugi tom. Ja nie będę teraz szukał pierwszego tomu, żeby w ogóle się z tą historią zapoznawać. Szczególnie, że ona gdzieś tutaj, mimo że dzieje się tak naprawdę gdzieś na Ukrainie, z tego co widzę, bo tu Kijowski Wódz jest wspomniany i nawiązuje do tych słowiańskich wierzeń, w które ja ostatnio coraz bardziej wchodzę, to jednak wydaje mi się, że to nie będzie coś dla mnie, dlatego też jeśli znajdą się jakieś ręce, które chętnie by przyjęły tę książkę albo poszukują tej książki, to ja ją chętnie gdzieś tam przekażę dalej po prostu. Kolejne pozycje to Ostrze Zdrajcy i Cień Rycerza, czyli książki, które ja kupiłem dlatego, że miałem zamiar je czytać, uznałem, całkiem to jest pewna ciekawa seria, ma bardzo estetyczne okładki, ciekawe tytuły, no i opisy gdzieś tam również mnie pociągały, natomiast no, kupiłem je jakieś 2-3 lata temu i one nadal stoją na tych półkach, a ja nie mam siły, patrząc na to ile jest tomów, żeby sięgać po kolejną serię tak długą i myślę, że to też już jest ten czas, że wiekowo troszkę wyszedłem z tych tematów, dlatego tych książek również gdzieś tam będę się pozbywał. No i zbliżamy się powoli do końca, zostały nam 3 pozycje, czyli Sadie, która podobała mi się, natomiast no ja mówię, nie jestem thrillerowato jakiś tam kryminalny, dlatego też jeśli mi się ta książka podobała, to raczej jej na półce nie zostawiam. I taka sama sytuacja jest z Charlotte Link, taka sama jak w przypadku Nesbo, dlatego że po prostu no, Wielbiciela też zaczynałem i to chyba dwukrotnie, w gimnazjum i później w liceum i w obu przypadkach dotarłem gdzieś tak do, nie wiem, 50 strony i stwierdziłem, że no nie wciąga mnie za Chiny, dlatego też stwierdziłem, że no trzeciego podejścia już nie zrobię, wydam to, może ktoś będzie potrzebował, może ktoś będzie chciał kupić i będzie się cieszył z tego, że to ma. No i przechodzimy do ostatniej pozycji, którą w ogóle w sumie nie wiem w jaki sposób trafiłem w jej posiadanie, natomiast jest to World War Z. Ja w zasadzie, jeśli chodzi o tematykę apokalipsy, zombie, nie czytałem absolutnie żadnej książki. Post-apo tak, apokalipsa zombie nie. Dlatego też, no, w sumie nie wiem, czy to są moje klimaty, ciężko mi jest to określić. Natomiast ta książka jakoś mnie nie pociągała. Ja, wydaje mi się, że widziałem film. I możliwe, że dlatego gdzieś jakoś pozyskałem tę książkę, bo film mógł mi się podobać. Natomiast w tym momencie ja nie jestem specjalnie zombiowaty. Ani The Walking Dead, ani żadne tego typu rzeczy mnie nie interesują.
w sumie ewentualnie, jeśli już, to raczej w przypadku gier wideo. To tak, to gdzieś tam Dying Light, Left 4 Dead są, natomiast książkowo, filmowo raczej nie, dlatego tej książki również gdzieś tam się pozbywam. I w ten sposób dochodzimy do końca tego materiału. 17 książek pojawiło się tutaj. Część z nich na pewno pojawi się również na Instagramie w ramach właśnie wyprzedaży, część może oddam gdzieś do biblioteki. Zobaczymy, jak to będzie. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych pozycji, no to śledźcie Instagrama. Ja myślę, że gdzieś w przeciągu najbliższych dni taka wyprzedaż się pojawi. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza, no i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!